dla mnie jest poniżej w ogóle wszelkich norm. Twierdzą, że ja jestem patologicznym twórcą. Pomawia, szkodzi mi. No i trzeba to zgłosić na policję i pozew cywilny o odszkodowanie. Witajcie, Ancymon, jestem Mati, a dziś pogadamy o tym, jak Ella Gavin znów chce mnie pozwać. Część z was zna tą historię, część chętnie sobie przypomni. Dla jakiejś części będzie to raczej szok, że jakiś gość w internecie z uśmiechem na twarzy mówi, że ktoś chce go pozwać. W przeciągu 7 lat, kiedy zacząłem nagrywać komentary, chciano mnie pozwać 11 razy. Najpierw słynny Daniel Majewski oburzył się o to, że nagrałem humorystyczny film z jego udziałem, no i dostałem od niego bardzo ciekawy telefon. No siema, musimy porozmawiać. No, spoko, ale... Kto mówi? Nie wiesz, kto mówi? To zaraz ci powiem. Nakręciłeś filmik, Odein. A, siema, poczekaj. Przejdę do innego pokoju i zaraz się odezwę. Dobra. Co tam słychać? Nic nie słychać, chciałem ci tylko powiedzieć, koleżko, że się doigrałeś. Ogólnie miałem się do ciebie przejść na... Tutaj wstaw nazwę mojej ulicy. I załatwić to... Inaczej. Ale skontaktowałem się z moim prawnikiem i ogólnie będziemy starać się o 300 tysięcy złotych odszkodowania od ciebie. Ogólnie nie chcemy żadnej polubownej zgody, ani żadnych ustępstw, nie? No... Okej. I się rozłączył. Uff, jak to dobrze, że jednak do mnie nie przyjechał. Następnie zdenerwował się Coach Mike. Tym razem skomentowałem już go w taki sposób typowego komentarzy i pozwał mnie, a raczej zagroził mi pozwem za pośrednictwem youtuberki wobec obiektywu. Przedstawiam się, że ty jesteś Coachem Mike'em, nie jesteś człowiekiem. Aha. Że jesteś coachem, nie masz nic wspólnego z jakimś życiem normalnym. Mówisz? Coach Mike chodzi do sklepu, czy... O, takie pytanie pamiętam jeszcze od hejterów. Czy jak Coach Mike umiera, to przyjeżdża po niego śmieciarka, czy co się dzieje? Ogólnie przygotujcie się na to, że wobec obiektywu przez cały odcinek będzie zadawać denne pytania, które nie mają żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości, bo będzie na przykład mówić tak jak teraz. Wszyscy myślą, że ty jesteś coachem Mike'em i nie jesteś człowiekiem. Kto tak myśli? Wobec obiektywu, powiedz mi szczerze, kto tak myśli? Robiłem live'a i zapytałem osób, czy ktokolwiek myśli, że ta osoba jest tylko coachem Mike'em. Nikt! Nikt! Gość dosłownie chciał ukraść mi marzenia i mu się nie udało. Brat Samiec chciał mnie pozwać i tutaj naprawdę było bardzo blisko, ponieważ pamiętam, że wtedy miałem live'a, na którym byłem chory, rozdrażniony i jechałem tam po nim bardzo mocno, więc nagrałem film, w którym przez pierwszą minutę go przepraszam, a później jadę po nim jeszcze bardziej, natomiast bardziej kulturalnie. Słowa przeprosin w stronę pana Marka. W momencie, gdy tak naprawdę robiłem tego całego live'a, czasem ulegałem wybuchom i czasem ulegałem tego, co tak naprawdę ludzie lubią na moim kanale i to tego, co ludzie lubią na moich streamach, czyli takiego wkurzonego Matiego, który wiecie, a coś tam trochę pokrzyczy, czasem pobluźni. Nie pamiętam dokładnie, co było na tym live'ie. Wolę być safe than sorry. Jak mówił tak naprawdę klasyk. To z kolei było dosyć zabawne, ponieważ wysłałem mu ten film, on to zaakceptował, natomiast nie wiem, czy widział całość, ponieważ w pierwszej minucie, dosłowna pierwsza minuta to są przeprosiny w jego kierunku, a kolejne 23 minuty to dosłowna tyrada. Następne były siostry Godlewskie, którym nie spodobało się to, że mi nie spodobał się ich wykon naszego polskiego hymnu. A propos hymnu, to jest coś takiego, że im jesteś starszy, tym jakby bardziej to do ciebie trafia, nie? Czasem nawet niektórzy ludzie się wzruszają i ten hymn wywołuje łzy. Myślę, że siostry Godlewskie wykonały ten hymn tak, że również wywołały łzy. Tutaj natomiast filmu jako takiego nie nagrałem, ponieważ innej dostałem wiadomość, że sprawa jest już w toku. Warszawska matka, która na Facebooku wypisuje, jak to fajnie nabijać się ze swojego mężczyzny i jak fajnie mu uwłaczać, powiedziała, żebym wszystko usunął, ponieważ pożałuje. W związku z naruszeniem moich dóbr osobistych grzecznie wnoszę o zaprzestanie działań i usunięcie naruszającego dóbr filmu zamieszczonego na pana kanale na YouTube. Ale skąd pani to wie? Bo to nawet nie są takie wiadomości, że pani to pisała z jakimiś tam odstępami półgodzinnymi, godzinnymi, tylko pani napisała to ciągiem, tak po prostu ciągiem i ciągle jakby jesteśmy na etapie, że pani nie obejrzała tego filmu, więc skąd pani wie, że w tym filmie panią obrażałem i skąd pani już ma jakby podstawy i jest pani pewna, że chce mnie pozwać, skoro tego filmu nawet jeszcze pani nie zobaczyła. Nic nie usunąłem i tak jak Edith Piaf, niczego nie żałuję. Cloud Riza? Moi drodzy, tutaj nie trzeba naprawdę mówić nic, po prostu obejrzyjcie ten film, ponieważ jest jednym z moich ulubionych na kanale. Dzień dobry, panie Mateuszu Spysiński. Z tej strony kłania się Andrzej Zięba, w nawiasie kancelaria adwokacka. Z tej strony kłania się Andrzej Zięba. To w Misiu była taka scena, gdzie był Jarząbek, i on się tak właśnie przedstawiał, że on kłania się, Jarząbek, i on będzie teraz piosenkę śpiewał. Łubu dubu, łubu dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam, to byłem ja.
Jarząbek. I w nawiasie kancelaria adwokacka, nawet nie, że nazwa kancelarii adwokackiej, tylko kancelaria adwokacka. Serio, Klauderiza to opus magnum mojego kanału. Ultrasamiec, giga czat polskiego YouTube'a, napisał do mnie na Instagrama, żebym wszystko usunął, że wydaje się niegłupim chłopakiem, a on nie chce bawić się w pozwy. Numer 1. Zablokowanie tego filmu, które aktywnie łamie moje prawa autorskie. Numer 2. Przekazanie wszystkich zysków z reklam tego filmu na moje konto w związku z łamaniem przez niego moich praw. Numer 3. Wyciągnięcie konsekwencji wobec tego użytkownika, który łamie zasady waszej społeczności w celu monetyzowania swojego kanału i promowania go. Nic nie usunąłem, ale on ostatecznie i tak chyba nie chciał bawić się w te pozwy. Queen of the Black, jako że nagrywałem o niej filmy, napisała do mnie, że po prostu nie wyrażam zgody na udostępnianie, no, jakby materiałów o mojej po prostu osobie. Żądam jakby usunięcia po prostu wszelkich jakby materiałów dotyczących i tak dalej mojej osoby, a w szczególności jakby materiałów po prostu kompromitujących lub zniekształcających jakby moją po prostu osobę oraz moich jakby półnagich po prostu zdjęć. Sprawa po prostu jakby zostanie zgłoszona na policję, jakby niedostosowanie się do tych zaleceń po prostu spowoduje dalsze jakby konsekwencje karne. I to jest akurat ciekawe, ponieważ okazuje się, że nie można nagrywać jakimś filmu, ponieważ zaraz ci bagiety wbiją na chatę. Następnie Queen of the Black, a nie, sorry. To już było, a nie, bo ona dwa razy chciała mnie pozwać, raz za razem. Tym razem Julce nie spodobało się to, że publicznie powiedziałem, że jej zbiórka na chorego psa jest tylko fejkiem. Tego samego dnia dostaliśmy to zdjęcie, które jest dosyć zabawne, ponieważ na pierwszym zdjęciu widzieliśmy 7 adresów, a teraz mamy 5 potwierdzeń wysyłki. I wszystko zostało wysłane listem ekonomicznym, bez potwierdzenia odbioru. I tak, dowodów na leczenie pieska nie otrzymaliśmy aż do dziś. Następna była Ela Gavin, której ogólnie nie spodobało się to, że mówię o niej w internecie, ale spokojnie, poszliśmy na ugodę i zagrałem w jej grę, ponieważ mieliśmy przeprosić się na 3-4. To może po prostu powiemy 3-4 i powiemy przepraszam i dobra. Wtedy się przeprosimy równocześnie. Dobra, ale na pewno powiesz? Tak. Dobra. To jesteś gotowa? Tak. Dobra. 3-4. Przepraszam. No i bardzo dziękuję, to chciałem usłyszeć. I ją ograłem. Ostatni był Góral, który chwilę przed tym, jak zniknął z internetu, ponieważ zauważył, że ludzie nie chcą go oglądać i średnio wysyłają mu donaty, powiedział, że zrobi krucjatę i pozwie dosłownie wszystkich, którzy kiedykolwiek o nim coś złego powiedzieli. O co ten pozew? O dwa twoje filmiki. Okay. Nawet mogę ci powiedzieć, które. To może usunę, żeby... Pierwszy film się nazywa Powrót najobrzydliwszego twórcy na YouTube. A drugi... Zakłamany z bok odpowiada na mój film. Tak jest. O te dwa filmy chodzi. Nie? I one są wysłane na maila Filosowi. Nie, to dobrze. I on to dobrze. Będzie analizował pod kątem naruszenia dóbr osobistych. Przedawnić się nie przedawniło. To było kiedy 11 miesięcy temu, rok temu, czyli mam 3 lata na to, żeby walczyć o kasę. A czy naruszyłeś dobra osobiste moje, no to już niech oni to analizują. Ja miałem podesłać, co mam. I tyle. Jak będzie zielony sygnał, no to przygotowane pismo pokazuję jeszcze na live, bo mogę. Pozwać? No i będę wysyłał. Tylko mnie. Także albo dostaniesz pozew, albo nie dostaniesz. No cóż, zniknął, pozwu nie dostałem. Może jak wróć, tego dostanę. I dziś, moi drodzy, po rocznej przerwie nastał ten dzień, w którym ktoś chce mnie pozwać po raz 12. Tym razem ponownie Ela Gavin. Zastanawiałem się, czy robić również wprowadzenie postaci Eli Gavin, ale wydaje mi się, że znacznie lepszym pomysłem będzie opowiedzenie, co działo się u niej przez ostatnie miesiące, a dokładnie od mojego ostatniego filmu o niej, czyli dosłownie pół roku temu, i to w zupełności wystarczy. Tak na przykład Ela świętowała rocznicę odebrania jej córki na swoim filmie. Bardzo dużo hejtujących mnie osób w internecie próbuje mnie zdenerwować, bo mija rok, odkąd rozdzielono mnie z córką. A dlatego nie wchodzę na różne profile w social media, nie czytam i staram się mieć dobry humor. Zawiść ludzka nie zna granic. Dzisiaj doszło do tego, że nie mogę nawet korzystać z mojego serweru Discorda. To jest dla mnie taki trudny dzień, 22 listopada 2023 rok. Mija rok, odkąd rozdzielono mnie z córką, o której powrót walczę do domu, do rodziny. A tak na live. Zrobiłam jej mleczko. I kochana Madziu, Monika jest moja, zobacz. Ela, nie mów tak, bo będzie też groźne. Ela, nie rób takich rzeczy, proszę. Tak na trzeźwo odpowiadała swojemu mężowi. Przyznam szczerze, że denerwuję się bardzo, ponieważ mój były mąż nagrywa jakieś filmy o mnie w internecie. Nie wiem, co jest tego powodem. Obiecałam sobie, że się nie będę wypowiadać, odnosić do tego. A tak wręcz odwrotnie. Normalnie są filmy, jak się całujemy, jesteśmy razem. Nie jest przywiązany łańcuchami w domu do kaloryfera.
i nie jest do niczego zmuszony, tak jak on dzisiaj mówi. No ale, no to tyle, mówię tylko, że mam wszystko, o, nagrane tą kamerą. Tak natomiast wyglądają jej obecne live'y. Ela, my tu jesteśmy i my tu będziemy, my się słuchamy. Chodź tu do nas. Ela, wstawaj! Ponadto 6 razy zapowiadała, że przestaje pić i zaczyna o siebie dbać, 2 razy udawała, że prowadzi z kimś live'a, mimo że nikogo prócz niej nie było, 6 razy nad ranem przychodziła do niej policja, ponieważ zapowiadała, że coś sobie zrobi. Jakiś czas temu podczas transmisji na żywo ktoś wysłał mi linka do filmu jej byłego męża, w którym Andrzej, bo tak ma właśnie na imię, opowiada o związku z Elą, zanim stała się popularna. Jak Ela wraz ze swoją mamą ciągle wywierali na impresję. Ela się bardzo bała swojej mamy, Heleny, która ją bardzo nią rządziła, była taka władcza, taka dominująca, wydawała jej mnóstwo kasy na wszystko mama. Jak nieustannie umniejszali mu, ponieważ on był tylko cukiernikiem, a nie magistrem. Z racji tego, że Ela ma wyższe wykształcenie polonistyczne, ukończone, tato El był profesorem, geofizykiem i naukowcem, wybitnym profesorem i tak dalej, wiecie, znacie historię. Cała rodzina Elżbiety, sami profesorowie. I dla Elżbiety był to wielki wstyd i jej matki, że jestem cukiernikiem z zawodu. I one wymyśliły obie, i mama Eli, i mama, że stworzą mi fałszywą tożsamość, że jestem profesorem czegoś tam, już nawet pamiętam czego. Czy w końcu jak Ela zmuszała go do... Największą moją traumą życiową i największym... było to, że byłem kilkanaście razy dziennie albo więcej zmuszany przez Elę do seksu. Obejrzałem, skomentowałem i po tygodniu dotarło do Eli, ale po prostu mniej więcej tyle potrzebuje na przyjęcie jakichkolwiek informacji. Moje nagranie i postanowiła wytoczyć ciężkie działa. Oglądałam ostatnio tam w nocy, nie wiem, wczoraj, przedwczoraj, czy tam parę dni temu, to co dodaje na swój kanał YouTube Mateusz Spysiński, youtuber. Proszę was, byście zapamiętali to zdanie, szczególnie początek, a nawet samo pierwsze słowo, oglądała. Chciałam po prostu, zanim się połączy na podium, coś wyjaśnić. Mianowicie... myślę, że to, że ludzie mnie oglądają, jakimś jestem w pewnym sensie ciekawym zjawiskiem w internecie. Ciekawe zjawisko. Ludzie lubią chodzić do zoo, ponieważ lubią zobaczyć na żywo zwierzęta, które mogą widzieć na przykład tylko w telewizji albo książkach. Ludzie również chętnie odwiedzają muzea, ponieważ chcą doświadczyć na własne oczy, czym ludzie na przykład kiedyś się posługiwali, albo jakieś stare przedmioty. Jeśli jednak do ciekawych zjawisk możemy zaliczyć również Gochę, Magicala, Rafatusa czy Górala, to jak najbardziej, Ela, jesteś ciekawym zjawiskiem. Niesamowitym wręcz. To się sprowadza do tego, że ja jestem osobą, która lubi balansować na granicy trzeźwości i jej przeciwności. Chociaż z balansem u Eli to nigdy nic nie wiadomo. Ja mam po prostu taki charakter, zawsze tak robiłam, nie wiem, odkąd miałam 13 lat. Ja zawsze jak chciałam być śmieszna, to byłam śmieszna do przesady. No dobra, Ela, ale kiedy to śmiesznie się zacznie? Ponieważ jak tylko włączam twojego live'a, to jest albo tragicznie, albo smutno. No lubię balansować na granicy tego, co jest społecznie akceptowalne i... a co nie. Tutaj pojawia się pierwsze kłamstwo. Jeśli kiedyś faktycznie w jakiś sposób balansowała, to teraz każdy jej stream wygląda tak samo. Zaczyna od tego, że się spóźnia, ponieważ... A wiecie o tym, że Marilyn Monroe przed śmiercią... to ten ostatni rok to się spóźniała na plany filmowe po 8 godzin. Później trochę kłótni, tańców i tutaj pojawia się balans. Balans między wyłączeniem live'a w porę, zanim powiesz coś głupiego, a powiedzeniem czegoś głupiego, co z kolei skutkuje tym, że policja dzwoni jej do drzwi. Moim zdaniem ja się na tej granicy utrzymuję. Śmiem wątpić. Teraz się chciałam zwrócić do Mateusza Spysińskiego, youtubera. Zamieniam się w słuch. Ja mam pewne zasady, których ty nie masz, Mateuszu. Czekajcie, aż się poprawię. Uwaga, uwaga, Ela zaciekawiła. Ja o tobie nie będę żadnych filmów nagrywać. Bo mi się nie chce oglądać tego, co ty tworzysz, bo mnie to w ogóle nie interesuje. Nie no, Ela, no spokojnie, nie każdy musi mnie oglądać, mimo że sama na początku powiedziałaś, że jednak oglądasz. O, teraz na przykład balansujesz na granicy prawdy i kłamstwa. Tak a propos balansu, chociaż jeśli chodzi o tą sprawę, to raczej balasu. Nie będę poświęcać swojego cennego czasu na słuchanie bełkotu jakiś bzdur, które wmawiasz swoim widzom. Errata bzdur, które poparte są nagraniami z twoich live'ów, Elo. Ludzie, którzy chcą mi zaszkodzić, którzy chcą mnie skrytykować, wybierają tylko te fragmenty z moich filmów i live'ów,
Gdy zbliżam się już do granicy tego, co wypada, co nie wypada robić, co się zgadza z normami społecznymi, czy nie. Ela, rozmawiając z psychotropem, krzyczałaś do niego, żeby ten przyjechał do ciebie i zrobił krzywdę twojej córce. Wielokrotnie również krzyczałaś, żeby odebrali ci córkę, ponieważ jej nie chcesz, a jak już ją odebrali, to błagałaś, żeby ci jej nie oddawali, ponieważ nie chcesz jej w domu. Niezależnie od tego, kiedy wejdę na twojego live'a, zawsze wygląda tak samo. Wszystkie twoje rozmowy z widzami również wyglądają tak samo. Ty nie masz dobrych momentów. Jedynym dobrym momentem twoich live'ów jest to, jak wychodzisz za parawan, żeby nalać sobie coś do szklaneczki i to jest moment, w którym po prostu ciebie nie ma. Pobierają sobie te fragmenty, szoty, robią z tego materiały i twierdzą, że ja jestem patologicznym twórcą. Mógłbym dosłownie powiedzieć to samo, co przed chwilą, ale powiem jak wyżej. Natomiast pomijają 10% mojej twórczości. Tam, gdzie na przykład mówię coś mądrego, tak jak teraz. 80% to Ela, gdy mówi coś mądrego. W sumie to powiedziałem, że bardziej oglądam jej szoty i że czasem kliknę jej live'a, żeby zobaczyć, co aktualnie robi, więc może jest jakaś szansa, że to 80% jakimś cudem mówi coś mądrego. Natomiast po pierwsze, nie wierzę w cuda, a po drugie, mówisz, że teraz powiesz coś mądrego, natomiast na twoją niekorzyść ja już widziałem tego live'a i tam nie ma nic mądrego. Więc po raz kolejny kłamiesz. Czy jakieś ciekawe wartości ludziom przekazuje? Jedyną wartością, jaką Ela prezentuje na swoim kanale, jest przestroga. Byłam naprawdę zażenowana, bo oglądałam sobie... Dobra, czyli jednak oglądała, ponieważ będzie odnosić się do szota. Spoko. Kurs Pysiński puścił na live'ie tam 2 godziny. Pół godziny. No i puszczał sobie tam fragmenty, komentował i... I cały ten live na tym polegał? Jedynie część live'a. Film Andrzeja był jednym z 7 tematów, które wtedy komentowałem na live'ie. Na początku mu przyznawał rację, tak, bo jestem beznadziejna. On w to wszystko wierzy, co mój były mąż w taśmach prawdy przekazuje. Po to, żeby na koniec po tych 2 godzinach stwierdzić, że oboje jesteśmy popierdolone. Nie to, że wierzę, natomiast słuchając tego, jak opowiadasz o tym, jak wyglądają twoje relacje i zestawiając to z tym, co mówi Andrzej, to wydawało mi się to wszystko wielce prawdopodobne. A co do beznadziejności, to twój mąż przyznał, że chciał zrobić ci dziecko tylko po to, żeby od ciebie uciec, więc tą beznadzieją możecie się śmiało podzielić. Mateusz Spisiński jest hejterem, bo on zamiast coś fajnego nagrywać, to prześladuje innych internetowych twórców. Przepraszam, że nagrywam komentary, które polega na komentowaniu ludzi albo zachowań, które mi się nie podobają. Więcej będę. Słuchajcie, ja bym mogła różne rzeczy robić, tak? Czasem coś powiem za dużo, czasem ulegam emocjom. No tak, szczególnie jak dzień po odebraniu córki tańczyłaś, bawiłaś się jak tylko mogłaś, mówiąc, że show must go on. Mam nie tańczyć na live'ie. Muzyka jest ważnym elementem live'u każdego, więc... No może raczej coś bardziej smutnego powinna puścić. No dobra, partner mi napisał, że nie powinnam tańczyć, bo mnie hejterzy zlinczują, że tańczę. Ale... Słuchajcie, martwię się, jestem bardzo smutna tak naprawdę. No ale show must go on, no, robię live'a i jak gdyby muszę włożyć maskę i prowadzić tego live'a, no nie? Czasem w jakimś może niestosownym stroju wystąpię, czy coś nieodpowiedniego powiem. I wciąż dziwię się, dlaczego YouTube jeszcze nie zbanował twojego konta, ponieważ w momencie, gdy miałaś ten niestosowny strój na sobie, to poza tym, że było widać gawinę, to było widać twoją gawinę. Prześladować drugą osobę, która pracuje w twojej grupie zawodowej. Kurde, tylko że ja nigdy się jeszcze patostreamingiem nie zajmowałem. Spokojnie, Ela, tu masz pełne pole do popisu. Po to, żeby ją zniszczyć, bo się czujesz zagrożony, bo... Ten ktoś ma fajny content, ma widzów i pokazuje coś lepszego od ciebie. W sumie, Ela, to chyba zostałaś ostatnią albo jedną z ostatnich w tym gatunku. I absolutnie nie mówię tego, żeby ci pogratulować. Poniżej w ogóle wszelkich norm. Ela Gawin mówi, że coś jest poniżej wszelkich norm. Świat oszalał. Ja bym chciała prosić moich widzów o pomoc w zebraniu materiałów, gdzie Mateusz Spysiński mnie obraża, youtuber Mateusz Spysiński, pomawia, szkodzi mi. No i trzeba to zgłosić na policję i pozew cywilny o odszkodowanie. Nieważne, czy dostanę, ale i tak to zgłoszę. No i tutaj, Elo, pojawiają się schody, ponieważ jeśli serio będziesz szukać na moim kanale materiałów, na których cię oczerniam albo pomawiam, no to szczerze ci współczuję i życzę powodzenia. Ponieważ żeby cię skomentować, wcale nie trzeba nic wymyślać. Wystarczy puścić twój film, a słowa prawdy same cisną się na usta. Ja
ja nie oglądam tego, co Mateusz Spysiński o mnie mówi. Aha, no dobra, bo ja myślałam, że ona ogląda. Jak również nie słucham tego i nie oglądam, co mój były mąż o mnie nagrywa, ani tam inne osoby, Marek czy tam inne osoby, nie oglądam. No jasne, i dlatego właśnie kilka dni przed tym live'em, który oglądamy teraz, wpadłaś w szał, mówiąc, jakim prawem twój mąż się o tobie wypowiada. Nie ma czasu, on sobie nie przesłuchuje wcześniej tych nagrań. Tylko ktoś coś tam powie, gdzieś tam dzwoni, dzwon w jakimś kościele, on nie wie w którym, no więc po prostu walnął ten film Andrzeja. No tak, dostałem link, nie oglądałem go wcześniej, tak żeby moja reakcja była jak najbardziej prawdziwa. Andrzej mnie krytykuje, jedzie po mnie, że jestem suknięta, nienormalna, niebezpieczna. No tak mówił, ale spokojnie Ela, my i tak wszyscy wiemy, jaka jest prawda. Słuchajcie, w czasie małżeństwa Ela, czyli ja, zmuszała mnie do seksu kilkanaście razy dziennie. Dzień w dzień przez 5 lat naszego małżeństwa. Wtedy Mateusz Spysiński stracił na, trochę na animuszu. Szczęka mu opadła. Tak właśnie, moi drodzy, wyglądała moja opadnięta szczęka. Mocno byłem wbity w fotel, nie? Każdy ma jakąś zdolność czytania w myślach drugiej osoby. Teraz, moi drodzy, rozpocznie się wróżenie z piany piwa. Ja od razu zrozumiałam po tej jego minie, że żona Mateusza Spysińskiego nie zmusza go do kilkanaście razy dziennie. To ja, Elo, żeby poprawić ci humor, przyznam ci rację, a to dlatego, że w związku nie musimy się zmuszać do czegokolwiek. Dobre, nie? Dlatego, że miał taką minę zbitego psa, jak o tym opowiadał. Tak wyglądała moja mina zbitego psa. Skopany wręcz ten psiunek. To ja ci teraz wytłumaczę moją minę zbitego psa. Na tamten moment nie potrafiłem ogarnąć tego, jak Andrzej otwarcie z żalem przyznaje, że zmuszałaś go do tego. To nie była zazdrość, to był szok, ponieważ odblokował kolejny obszar wiedzy o tobie, który sprawił, że gardzę to było jeszcze bardziej. I możesz, Mateusz, tylko żałować, że masz taką partnerkę, a nie inną. Absolutnie nie żałuję. Mateusz Spysiński sobie tam coś pił, nie? O tak. Absolutnie nie było czegoś takiego. I w tym masz problem, Mateusz, nie? Wiesz, Ela, jak się ma jakieś obowiązki, to należy coś jednak robić więcej niż tylko to. Natomiast kim ja jestem, żeby pouczać córę belwederską? Wszystkie moje problemy z córką, całe moje piekło, to właściwie się zaczęło, zostało wywołane przez Mateusza Spysińskiego, youtubera. Tak, wszystko zaczęło się od tego, jak Ela kilka lat wstecz publicznie napisała, że prędzej odda dziecko, niż zrezygnuje z YouTube'a, a ja przeczytałem jej wpis na filmie. Oszukuję swoich widzów, ponieważ jeśli mówię coś mądrego, to on to wycina. Nic nie wycina, Ela. Ty po prostu nie mówisz nic mądrego. Możecie wam być pewni, że on nie puści tej mojej wypowiedzi. Możecie być pewni. Przede wszystkim on nie puszcza nigdy wypowiedzi człowieka jako zwartego tekstu, tylko do wszystkiego się wtrąca. Tak, ponieważ tak wygląda właśnie komentowanie na bieżąco, ale filmy puszczam całe. Przypominam tylko, że dostaliśmy zapowiedź, że dziś powie coś mądrego, a ja dalej czekam. On robi rzeczy, do których ja bym się nigdy nie posunęła, mianowicie prześladuje ludzi ze swojej grupy zawodowej bez powodu, bo ja mu nic nigdy nie zrobiłam, zacznijmy od tego. Ela, pojmij w końcu jedną bardzo ważną rzecz. Ludzie w internecie nie wyrządzają mi krzywdy prywatnie. Ludzie w internecie robią coś w internecie, a ja komentuję to w internecie. To jest naprawdę tak proste, a ty dalej nie potrafisz tego ogarnąć. Jest to człowiek podły, zły, mściwy, małostkowy, wredny, który ma jakieś poczucie niskiej wartości, potrzebuje się dowartościowywać innymi osobami. A tak, wszystko prawda. On się wywodzi z mojej miejscowości, z rodziny o małych możliwościach finansowych, nie tak jak moja. Jasne, dlatego ja w tym momencie żyję za swoje, a ty publicznie nieustannie prosisz swoją mamę o kasę. Przeżył wiele frustracji, problemów. W internecie się wypowiadają ludzie, którzy z nim chodzili do szkoły, na studia, że on miał zawsze problem ze swoją osobowością, ze swoim ja. Tutaj Ela mnie rozbawiła. Szczerze, nigdy nie widziałem ani jednego komentarza jakiejś osoby z mojej szkoły, z mojej klasy, która by się wypowiadała na mój temat. Ale Elo, muszę przyznać ci rację, świetnie balansujesz, tym razem między kłamstwem a kłamstwem. To, co on robi dzisiaj na YouTube, to jest takie odgrywanie się za to, co się przydarzyło kiedyś w jego życiu. No i w zasadzie mam tyle do powiedzenia dzisiaj na ten temat. Tak, tak, wszyscy znamy tą zasadę, jak ktoś mówi, że to koniec, to nigdy nie jest koniec. Szukam osób poszkodowanych przez youtubera Mateusza Spysińskiego. Szukam kamerzystów, youtuberów, którzy mi
pomogą nagrać materiał. Hela, spokojnie, bo się pół Polski zaraz zjedzie. Coś trzeba zrobić z tym człowiekiem. Przede wszystkim, żeby przestał prześladować swoją konkurencję zawodową, bo jestem dla niego tylko i wyłącznie konkurencją zawodową. Już mi niedobrze od słuchania tego. Wybiera jakieś tam negatywne fragmenty z mojej wypowiedzi, żeby wszystkim udowodnić, że jestem pato-youtuberką. Zaczyna się powtarzanie. Manipuluje opinią publiczną, zmusza swoich widzów, których ma setki tysięcy, a nawet miliony. Miliardy wręcz. Żeby mnie zgłaszali do różnych służb instytucji, żeby mnie nachodzili, żeby mnie nękali, żeby mnie atakowali. No i roztraciłaś balans, ponieważ jest to trzecie kłamstwo. Taka sytuacja nigdy nie miała miejsca. Ja się nie interesuję, ja go nie oglądam, ja go mam w dupie. Teraz już drugie potwierdzenie, że mnie ogląda. Jeszcze raz i mnie przekona. On ogląda każdy mój film. A ja nie oglądam jego filmów, bo jest głupi. No i przekonała. Musiałabym upaść na głowę, żeby oglądać jego filmy i robić mu jakieś odpowiedzi. Bo teraz oglądamy nieodpowiedź na film, którego nie oglądała. Wszystko jasne. Mówię ci to jako magister filmoznawstwa i polonistyki Uniwersytet Jagielloński. A ja jako magister kryminologii mówię ci, że ty się Ela do kryminału nadajesz. Ja nawet ani jednego filmu nie oglądałam o mnie. Mateusza? Kurde, a może to ten zmysł czytania w myślach. Eli Gavin pozwala komentować to, co mówię na filmie, dosłownie cytując mnie, nie oglądając wcześniej mojego filmu. Tylko tam po nagłówkach widzę, że po mnie jedzie i tam sobie suwakiem przesuwałam fragmenty. I akurat dziwnym trafem obejrzała ten fragment i postanowiła odpowiedzieć na niego, mimo że w cały film absolutnie nie jest odpowiedzią. Widać, że Mateusz Spysiński jest z mojej miejscowości ze wsi. Czy z takiej wsi prawa miejskie mamy? Jakiś czas temu nawet McDonalda wybudowali? Nie jest tak źle. On nie ma w ogóle szacunku do tego, że jestem kobietą. Hello, magistrze filmoznawstwa. Do ludzi nie ma się szacunku ze względu na to, co mają między nogami. Tu serio nie ma żadnego znaczenia. Jedzie po mnie jak po łysej kobyle, no bo on został wychowany w swoim domu rodzinnym, że kobieta to Mateusz. Mateuszu Spysiński, powiedz, kobieta? To kto to jest kobieta? Jak cię rodzice nauczyli na wsi, kto to jest kobieta? Kobieta to jest śmieć. To może w Krakowie cię tego nauczyli, a ty tak mocno wbiłaś sobie to do łba, że dalej spełniasz się w tej roli. No bo jeśli by było inaczej, to po pierwsze byś mnie szanował, bo jestem kobietą. XD. Po drugie byś mnie szanował, bo jestem starsza. XDD. Po trzecie byś mnie szanował, bo cię przewyższam wykształcenie. XDDD. Zależnie od tego, ile masz lat, jakie jesteś płci, ani jakie masz wykształcenie, jak gadasz głupoty, to gadasz głupoty i chętnie to skomentuję. I po raz ostatni, wbij sobie to do łba, że już dawno argument o tym, że przewyższasz mnie magistrem, już jest nieaktualny. Chyba licencjant w jakiejś szkole, w której płaciłeś, a ja skończyłam Uniwersytet Jagielloński. Tylko, że ja na piątkę bez płacenia, a ty na trójkę, którą skorektorowałaś i napisałaś sobie piątkę i wstawiłeś do internetu. Już na temat Mateusza nie mam dzisiaj nic do powiedzenia. Ale? Oprócz tego też się nada. Ludzie mnie oglądają, kochają, bo ja sobie lubię po prostu balansować na granicy tego, co wypada i nie wypada. Im dłużej słucham Eli, tym coraz bardziej sam czuję się, jakbym był pod wpływem. W moim mniemaniu tej granicy nie przestrzega. Przekraczam. Nie, pierwsze słowo do dziennika. Co jeszcze takiego robię złego? No tam płaczę na live'ach, mówię szczerze, co mówię, co myślę o ludziach. Tak, bo ja żadnych ustawek nie robię. Aha, czyli teraz ją za szczerość powinniśmy szanować. Twoja szczerość wygląda tak, że jak jesteś pod wpływem, to najeżdżasz na ludzi i ich wyzywasz, natomiast jak już ci przejdzie, to wszystkich przepraszasz. Co jeszcze takiego zrobiłam złego, że ja jestem tą pato-youtuberką? 10 filmów masz na moim kanale, obejrzyj sobie. Byłabym pato-youtuberką, jakbym gnoiła inne osoby z mojej grupy zawodowej, a ja tego nie robię, no bo to jest dla mnie coś po prostu nie do pomyślenia. Pewnie, że tak. Wypowiedzieć się o kimś negatywnie? Przesada i patologia. Oddać córkę i o nią nie walczyć? Show must go on. Twoja żona chce tylko pół godziny raz w tygodniu, to wydaje mi się, że czas na kochankę. Jeszcze nie chcę być świnią. Za późno. Nie macie dzieci, także nie wiem, czy to jest z twojej winy, czy z winy twojej żony. Jeżeli z winy twojej żony, to sobie znajdź inną partnerkę, z którą będziesz miał dzieci, bo dzieci to jest naprawdę fajna sprawa. Powiedziała Ela Gavin. Przestań prześladować dzieci innych youtuberów i youtuberów, takich jak ja, za to, że mają dzieci, bo
czujesz żal, wściekłość i złość. Ela, a propos tak jeszcze zazdrości i zawiści, to ja tobie i wam wszystkim chciałem puścić jedno nagranie, które nie potrzebuje komentarza. Gdzieś tam z tyłu głowy przychodzi mi jakaś taka myśl do głowy, a co by było, jak ja bym komuś takie dziecko skrzywdziła, prawda? Porwała albo skrzywdziła. Czuje na mnie swoich widzów, namawia ich do przemocy, do napaści, do zgłaszania mnie, że czas najwyższy zrobić coś z tym człowiekiem i ja chcę po prostu coś z tym zrobić. Śmiało. Moi drodzy, jedyne podsumowanie tego filmu brzmi następująco. 12. Groźba o pozew. Ciekaw jestem, czy otrzymam jubileuszową 20. Dziękuję wszystkim osobom wspierającym, które zobaczyły ten film wcześniej. Tu macie Instagrama, tu macie Selectshop, a tu macie Twittera. Pamiętajcie, co złego dnia. Trzymajcie, cześć. Bye. Elo. Droga Elo. Ostatnio akcja była. Wbili do niej policjanci i nawet jeden z policjantów nie powiedział do niej Ela, tylko powiedział do niej pani Elo. Pani Elo. Widz może jakiś mój. Ja pierdzielę.